Chiński Skorpion najlepszym bokserskim klubem w kraju wśród kobiet. Podczas Mistrzostw Polski w Grudziądzu szczecinianki zdobyły 7 medali. Trenerzy Skorpiona już myślą o utworzeniu klasy bokserskiej. Krzysztof Samociuk. Największy sukces Skorpiona to złoty medal seniorek Agnieszki Chudej, która w finale pokonała klubową koleżankę Magdalenę Kierszkę. Złota medalistka najtrudniejsze walki stoczyła na początku turnieju. Zazwyczaj boksuje eliminację i to właśnie jest takie przetarcie się właśnie przez tą pierwszą walkę, a później już jakoś idzie gładziej. Założyliśmy, że przede wszystkim liczyło się dla nas, żeby drużynowo obronić tytuł. Nie myśleliśmy, wiedzieliśmy, że będzie sporo medali, ale nie wiedzieliśmy jakich kolorach, ale myślę, że nasze oczekiwania zostały spełnione. Brązowy medal wśród seniorek zdobyła Kamila Witwicka. Zawodniczka ze swojego wyniku nie jest do końca zadowolona. Kobiety lubią brąz? No ja nie przepadam już za tym kolorem, ciągle go przewożę, więc teraz chyba bardziej polubię złoto. Skorpion zaczął już nabór do pierwszej w Polsce gimnazjalnej klasy bokserskiej. Nabór potrwa do końca kwietnia w Centrum Kształcenia Sportowego przy Mazurskiej. Rękawice i jazda to będą w późniejszym troszeczkę etapie, ale jest to taki pomysł, żeby dzieci podczas zajęć wychowania fizycznego miały dużo zajęć ogólnorozwojowych, żeby były przygotowane pod różne dyscypliny, tak? Bo to będzie wszechstronny trening. Już w najbliższy weekend możemy liczyć na kolejne medale dla Szczecina. W Toruniu rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Juniorek. Szczecin, Krzysztof Samociuk.